Ile powinien zarabiać prezydent Radomia? Co mieszkańcy sądzą na temat budowy stadionu przy Struga 63? Jaka jest opinia Radomia na bieżące tematy? Zebrane opinie. sąda w nowym formacie. Tylko w Zebra TV. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Sławomir Śmieciuch, starosta Lipski. Dzień dobry, Pani Starosto. Witam serdecznie. Dodatkowe środki na utrzymanie linii autobusowych w województwie mazowieckim trafią także do powiatu Lipskiego. Ponad 7 milionów złotych dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwoli na utrzymanie 34 linii autobusowych, wśród nich połączenia do Lipska, Radomia. Ostrowca Świętokrzyskiego czy zwolenia. Panie starosto, było trochę nerwowo. Nie starczyło środków z pierwszej transzy na utrzymanie tych linii, ale już teraz z całą stanowczością możemy powiedzieć, że te środki są, a linie będą nadal funkcjonowały. Tak, można powiedzieć wreszcie. Natomiast linie funkcjonowały od samego początku, dlatego że w ramach tego pod, tej podpisanej umowy yy, z dwoma przewoźnikami PKS-em Ostrowiec i przewoźnikiem prywatnym. Nie będę wymieniał nazwiska, żeby innych nie obrażać, bo też funkcjonują na naszym terenie. Yy, utrzymaliśmy te linie bez względu na brak dofinansowania. Ja tylko przypomnę, że pierwsze alarmujące informacje poprzez naszych posłów tu z Ziemi Radomskiej Prawa i Sprawiedliwości, ale i też przez pana wojewodę informowaliśmy o tym już yy, pod koniec grudnia, że, że ten problem się pojawia. Niemniej jednak linie zostały utrzymane. Cieszymy się. Podpisaliśmy ostatnio z panem wojewodą właśnie porozumienie na dofinansowanie, jak pan wspomniał, ponad 7 milionów złotych. No i co można powiedzieć? Że przygotujemy się w kontekście przyszłego roku może jeszcze inaczej. W związku z tym, że jako powiat jesteśmy jednym z nielicznych powiatów w Polsce, który swoimi kursami autobusami wykracza poza teren powiatu i współpracujemy tak naprawdę z pięcioma innymi powiatami, wyjeżdżamy w trzy różne województwa, bo święto lubelskie i mazowieckie, więc wydaje się, że podpisanie umów gminno-powiatowych, powiatowo-powiatowych jest tutaj takim kierunkiem, który zabezpieczyłoby nas przed tymi problemami braku dofinansowania w przyszłych latach, bo też widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie dofinansowaniem tych, takich linii. Rozumiem wszelkie samorządy, gdyż każdy te ubóstwo autobusowe chciałby zniwelować na swoim terenie no i proponować swoim mieszkańcom dojazd i kursy pomiędzy miejscowościami, gdzie są różnego rodzaju usługi. Mm -hmm. Też z informacji od wojewody wynika, że to szczególnie w naszym województwie to zapotrzebowanie na dofinansowanie e, linii autobusowych jest wyjątkowo duże. Tak, zabrakło 28 milionów złożonych wniosków. Było właśnie o te 28 milionów więcej. Zabezpieczono tylko 60 milionów, ale trudno było przewidzieć. Tak naprawdę ja rozumiem to wszystko. Z kolei rozporządzenie jest tak skonstruowane, że nie można alokować pozostałych pieniędzy z innych województw w trybie bardzo szybkim, tylko jest rozliczone, rozliczenie półroczne. Dlatego tutaj pod koniec tego ubiegłego roku, jak alarmowaliśmy o tej sytuacji, to naprawdę nasi Parlamentarzyści, którym tu chcę głęboko podziękować za reakcję, doprowadzili do tego, że dosyć szybko te pieniądze w, i w budżecie państwa, i potem w Ministerstwie Infrastruktury się znalazły i zostały przelane do wojewody mazowieckiego. No cóż, można powiedzieć, my też pierwsze wnioski składaliśmy na kwotę 200 tysięcy, dzisiaj to jest ponad 7 milionów, więc wszyscy chcą z tego korzystać i. To jest tylko chyba stwierdzenie tak naprawdę, że ten program jest strzałem w dziesiątkę i że tak naprawdę ludzie chcą korzystać z transportu publicznego. Mm -hmm. Jest już umowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Bąkowa. Prace e, prowadzone będą na odcinku drogi powiatowej z tej właśnie miejscowości do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w Jaworze Soleckim. Milion czterysta tysięcy złotych niespełna e, przekazał na ten cel samorząd. Województwa Mazowieckiego, pani Starosto, kiedy mieszkańcy miejscowości Bąkowa będą mogli skorzystać z nowej drogi? Ja mam nadzieję, że już od tego roku będą korzystać, bo to jest dalszy element modernizacji tej drogi. No, dziękuję tutaj zarządowi Województwa Mazowieckiego nad tym, że się pochylił nad naszą prośbą i wsparł nas finansowo. Mówimy o kwocie prawie miliona tych 400 tysięcy. Uśmiechnąłem się, bo tam kilka złotych brakuje, czy złotego z kilkoma groszami, żeby, było, żeby była to równa kwota. Ten cały odcinek kilkukilometrowy będzie etapowany. W tym roku wykorzystujemy te owe prawie 400 tysięcy, w następnym roku 500, w następnym roku 500 również. Oczywiście będziemy wspierać się dofinansowaniem z innych źródeł i tu muszę podziękować bardzo i lasom państwowym, które jakby dają swój wkład w modernizację tej drogi, gdyż droga przebiega przez las i wycinka drzew i transport tych drzew też tą drogą się odbywa, ale też muszę podziękować i tu z imienia i nazwiska e, wymienię przedsiębiorcę z Radomia, bo pana Jarosława Krzyżanowskiego, bo ich firma, e, czytaj drodze, w, w miejscowości Podolana, pobudowała wielki zakład, drobił i też korzysta z tej drogi ale nie uchyla się przed tym, żeby wspólnie poprawić nawierzchnię i jakość dróg, dlatego, że no te tiry jeżdżące po naszym terenie akurat z tego przedsiębiorstwa też korzystają. Więc jest tylko nadzieja, a mogę w 100% procentach powiedzieć, że również przetarg na już ten odcinek w tym roku zaplanowany zakończył się i o dziwo bardzo dobrze się odbył, bo w granicach kwoty kosztorysowej, więc Wszyscy narzekają, a my nie mamy prawa narzekać, bo ten przetarg naprawdę dobrze nam wyszedł. Więc to jest niebawem... już rzadka sprawa. To jest Ostatnia. rzadka sprawa w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach, ale prawie latach. Więc mamy nadzieję, że po wszelkich procedurach, które się zakończą, niebawem przystąpimy do realizacji zadania. Mhm. W ubiegłym tygodniu w lipsku. Odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Wiele radości, wiele uśmiechów, ale też i gorzka refleksja. Średnia wieku pielęgniarek i położnych w regionie radomskim wynosi 53 lata, a co trzecia osoba z tej grupy zawodowej jest już na emeryturze. Zaczyna brakować pielęgniarek i położnych. Panie Starosto, jak wygląda sytuacja w powiecie lipskim? Czy pacjenci mogą spać spokojnie? Powiem tak, Szanowni Państwo, możecie spać spokojnie, niemniej nie zmienia to postaci rzeczy, że problem istnieje. Przeciętna wieku pielęgniarki w szpitalu lipskim, bo o powiecie nie możemy mówić, jest nawet wyższe niż tu pan wymienił, bo to jest 58-9 lat i też jest sporo osób, które już są na emeryturze. No i cóż, Chcielibyśmy zmienić przepisy prawa w tym zakresie, ale chyba się nie da, dlatego że jest to prawo zbieżne z prawem europejskim, gdzie wiadomo, że tytuł pielęgniarki może otrzymać osoba po ukończeniu wyższych studiów. Wcześniej było trochę inaczej. Wszyscy pamiętamy, że, była, że były licea pielęgniarskie również w Lipsku. I dlatego wtedy, w tamtym czasie nam tych osób nie brakowało. Większość dzisiaj pracujących pielęgniarek właśnie te liceum go kończyło. Podjęliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Radomską w tym zakresie. Nie mniej, no muszę powiedzieć, pandemia spowodowała, że musieliśmy wstrzymać się z rozwiązaniami. Mam nadzieję, że wrócimy do, do rozmów z panią kanclerz. I z panem rektorem chcielibyśmy uruchomić jakieś szkoły propielęgniarskie albo studium policyjne, pielęgniarskie. Takie szkoły średnie się pojawiły już w Polsce. Liceum przy Uniwersytecie Lubelskim powstało. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować zrobić nabór i w Radomiu i filię w Lipsku, i wtedy wszyscy będziemy zadowoleni. Szczególnie, że rząd proponuje. Podwyżkę wynagrodzeń, średnio płace w, w tym sektorze mają wzrosnąć o około 30%. Ta podwyżka będzie miała już zastosowanie od czerwca tego roku. To też będzie, czy od lipca, od lipca. E, e, to też będzie jakiś. Bodziec do, do, do większego zainteresowania no, tym, tym zawodem? Musi być bodziec. Pan redaktor wspomniał, że przeciętna wieku pielęgniarki jest niższa niż przeciętna wieku wszystkich innych Polaków, która się niby wydłuża. To świadczy o tym, jak stresujący jest to zawód i jak wpływa na długość życia. Więc te bodźce zewnętrzne muszą być i to dosyć atrakcyjne. Ja mam tylko właśnie nadzieję, że będziemy zmierzali z rządem, ze wszystkimi tak naprawdę, którym na sercu jest e, dobro służby zdrowia, e, w kierunku takich rozwiązań, gdzie dopuścimy do rynku osoby z, e, nie wiem, z indeksem technika, e, licealisty, którym nie będziemy mogli wzbraniać w ogóle kształcić się dalej w tym kierunku, ale którzy już by mogli wejść w rynek pracy. Budynek dawnego żydowskiego domu modlitwy w Lipsku z dofinansowaniem na wykonanie prac konserwatorskich. Ponad 60 tysięcy złotych przyznał na ten cel mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Panie Starosto, w ubiegłym roku. W programie tutaj kontrast mówiliśmy, że jednym z pomysłów tak. na zagospodarowanie tego obiektu będzie utworzenie pierwszego w Lipsku muzeum czy po kilku miesiącach możemy no, z całą stanowczością powiedzieć, że ten projekt nadal jest żywy, nadal jest na stole. Nadal jest na stole, nadal jest żywy i nadal zmierzamy w tym właśnie kierunku dofinansowanie, które jest stuprocentowym dofinansowaniem i, i tu słowa podziękowania dla Mazowieckiego kuratora, że przychylił się do naszej prośby i wniosku i zauważył potrzebę dokończenia prac badawczych w tym pomieszczeniu, w tym całym budynku. Chcemy te prace badawcze dokończyć. Pod koniec maja ogłosimy, albo na początku czerwca, bo pod koniec maja chcemy całą dokumentację yy, zebrać na tak zwaną też rozmawialiśmy, rewitalizację budynków przy ulicy Iłżeckiej, to tam właśnie się mieści yy, ten budynek. Po to tylko, żeby yy, na dole pobudować garaże, które są, ale które są yy, no, garażami, które pamiętają, część z nich jeszcze Drugą wojnę światową, a na piętrze. Yy, pomieszczenia użyteczności publicznej i tam chcemy przenieść te instytucje, które zajmuj, znajdują się w tej chwili w tym budynku. Wtedy ten budynek opustoszeje i będziemy mogli wystąpić do wojewody o no, przekazanie nam tego budynku i w wykazanym, w wykazanym celu Pokażemy, że ma to być jednostka kultury, e, więc nadal to żyje w nas i nadal w, taki, w takim kierunku będziemy działać. Mm -hmm. A jeśli chodzi o wykorzystanie tej placówki jako muzeum, co mogłoby znaleźć się w takim muzeum? Co mogli Szanowni państwo eksponować? Państwo, e, ja wtedy chyba też uśmiechnąłem się, e, jak rozmawialiśmy na temat e, te, takiego muzeum. E, Warszawa ma polin, my moglibyśmy mieć po wiśle. E, życie. Na przełomie stuleci na terenie właśnie powiśla. E, mamy twórców i, i, i Państwa podziemnego, mamy e, stoczone bitwy powstań listopadowych, powstań styczniowych. Mamy e, mnóstwo takich dowodów e, narodowo niepodległościowych, patriotycznych, już nie mówię o żołnierzach wyklętych, e, o, o ofiarach w Katyniu e, i nawet w Smoleńsku tak naprawdę. E, na przełomie stuleci e, narodowość polska i obywatele polscy pochodzenia żydowskiego żyli e, na tych terenach. To też można by uwzględnić i pokazać. Ja już nie mówię o wystawach regionalnych i, i o tym, że y, y, Muzeum Polin się odzywało, e, żeby taką współpracę nawiązać. Jak utworzymy jednostkę, to nasze muzeum? to o takiej współpracy na pewno pomyślimy, ale nie będzie, bo nie będzie to tylko jednokierunkowe muzeum. Chcemy pokazać szeroki zakres, ale i kultury, i, 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 i ludowych przekazów, które na tym terenie też bardzo żywo nadal funkcjonują w postaci różnych kół gospodyń, ale i rzeźbarstwa, i, i, i osób, które i malują, i, i piszą wiersze, i to naprawdę i Malczewski tworzył na naszym terenie, ale też Rodził się twórca policji w okresie II Rzeczypospolitej, współpracował z marszałkiem Piłsudskim i takich osób jest, jest jeszcze więcej. Taką przewagą nad Muzeum POLIN mogłoby być to, że to jest taki budynek z duszą, z historią. A, to jest A POLIN durny... to jest nowo powstały, wybudowany od zera, od podstaw tak. obiekt. Z tego co wiemy, to akurat w 2024 roku będzie stulecie tego budynku. Idealna sytuacja, żeby otworzyć z państwa kamerą nowe, nowe muzeum. Mm -hmm. Prace przy budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku na finiszu. Wszystko jest już prawie gotowe. Pani Starosto, kiedy otwarcie placówki? Z dokumentacji wynika, że to będzie we wrześniu, ale prace faktycznie idą terminowo i nie ma żadnych opóźnień. Budynek i teren wokół budynku już praktycznie jest ukończony. Trwają prace wewnątrz budynku. Jesteśmy w tej chwili w momencie też przygotowywania wszelkiej dokumentacji i procedur. Poszukiwania osób, które będą e, mogły korzystać z centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Przypomnę tylko, że to osoby z niepełnosprawnościami, które znajdą e, całodobowe e, zameldowanie i wyżywienie i opiekę, ale będą mogły korzystać z sal, e, i, z sal i pomocy osób profesjonalistów w zakresie rehabilitacji. Myślę, że na terenie naszego powiatu takie osoby znajdziemy, a jak nie, no to oczywiście jest to na tyle otwarta oferta, że, że wszyscy będą mogli z niej skorzystać. I tu już stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Sławomir Śmieciuch, starosta Lipski. Dziękuję, panie starosto. Dziękuję. E, dziękuję również Państwu i oczywiście zapraszam na kolejny kontrast już jutro. Namawiam, zachęcam, zapraszam do komentowania, lajkowania oraz zadawania pytań pod kolejnym postem do programu Kontrast. Maciej Zieliński. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. ile powinien zarabiać prezydent Radomia? Co mieszkańcy sądzą na temat budowy stadionu przy Struga 63? Jaka jest opinia Radomia na bieżące tematy? Zebrane opinie sonda w nowym formacie tylko w Zebra TV.